I wróciliśmy do Warszawy. Jak widzicie, nie ma tutaj absolutnie nikogo poza teamem Mleko oraz jednym wielkim, za przeproszeniem, burdelem. Co robi ta ławka w ogóle? Gdzie twoja zielona koszulka, kolego? Nie ma. Nie ma żadnej koszulki. Za dobry jesteś. Zielona koszulka czeka na lepsze czasy. Pisali tam w komentarzach, że jak otworzysz własny kanał, to przebijesz Szmeksego. Co o tym sądzisz? Tak będzie. 5000 łapek w górę pod tym filmem, to zakładam kanał. Stoi. Mimo że jest piątek wieczór, to Mikołaj nigdy nie śpi i ostatnia paka przed świętami zaraz wyruszy w swoją podróż. Martwię się, aby będzie między nogami też? Dasz radę. Proste plecy mam? Krzyle. Proste plecy. Jeśli ktokolwiek pyta się, czy to jest dobre ćwiczenie, to nie, nie jest. Już dużo miałem tych pytań. Chciałaś mnie zabolało. O, o, kontuzja. Zaraz. Aniołek świąteczny. Sprawdzimy, czy ma wystarczającą równowagę. I co? Hejtowali go, że batli. Hejtowali go, że niestabilny, że batwing, no, że pięty się odrywają. Pięty się odrywają. A spróbujcie z talerzem na głowie zrobić przysiad. Jaki trickshot jeszcze zrobił, nie? Jest taki ten, ty... Jak będę to robił i wstanę i tu będzie zlatywać do dołu, to mi takie spadające okulary i jointa dorysujesz. Hejtowali go, że batwing. Jak jest ten Misza Koklajew, to on robi przysiady bez rąk. Zrobisz bez rąk 60? Nie, 60 bez rąk nie zrobię. Dawaj. Zobaczymy, czy jest tak dobry jak Misza. Co kurwa? Co? O, nie wyprostował się. Do końca, kim jest tak do końca? Nie zaliczone, prawda, Piotr? Nie, ja nie prostuję, bo to jest kontuzjogenne. Constant tension, rozumiem. Constant tension. A teraz ty to zrób. Nie. Ja cię będę suprował. Ja nie będę się pajacował tutaj. No co, cykasz się? Cykam się, to zobacz, ja nie mam kapturów. No weź, nie zrobię. Dla publiczności, najwyżej jedziesz. Ja cię trzymam. Dawaj mocno. No, dobrze, idzie. Nie. Maro, który to trening nóg? Drugi. Drugi trening nóg po kontuzji kolana. 20 kilo w jeden trening. 20 kilo w ciągu treningu i wciąż 50 kilo zapasu. Czyli jak wrócić po kontuzji, dołożysz więcej ciężaru. Bo to moje dane są pokazane. To musisz wyciąć. Ile do wygrania? 61. Ja, Piotrek. Tak się robi pieniądze. Powiedz, co obstawiłeś, 3 mecze, no jakie? Bilbao, Atletico Madryt i Liverpool. No i zobaczymy, czy wejdzie. Ale będzie płacz w komentarzach. Jak będzie 5000 lajków, to Piotrek, no, własny kanał bukmacherski. Ej, Wojtunia, weź tu pokaż. Zobacz. Zobacz, co znalazłem. To chyba kawałek maty. Ty, to chyba meteoryt spadł. To jest naprawdę beka. Tydzień mnie nie było w tym czempie, już jest coś rozwalone. Nie wiem, jak to może się stać? Nie, ktoś coś zjadł tutaj? Nie wiem. Czy to ty możesz zrobić? Ja byłem w środę tu ostatnio, wcześniej nie byłem. Piotrek, co sądzisz o tym, że ludzie nazwali się patronem wracających na siłownię? Myślę, że to... Całkiem ciekawa teoria. Zwłaszcza, że wracam na siłownię średnio co 2 miesiące, nie? Dobra, dołączył do nas czołowy zawodnik czempiona. Czwarty muszkieter, że tak powiem. Dokładnie. A ja chciałem powiedzieć, że niestety dzisiaj tylko 3x3, 170, bo zostałem zdradziecko zatruty. Powiedziałem 3 kilo. Powiedz, co chciałeś naprawdę powiedzieć. Nie studiuję prawa, więc pozwu nie będzie, ale 3 kilo mniej odczuwam. Nie,
Kolejna drama na YouTubie. Piotr Pasiak podchodzi pod 140 kg na klatę po roku stażu. Czy to zrobi? Czy to zrobi? Powiedz kiedy? 3, 4. Ale masło, ej! Ale nie nagrało się. Co? No nie nagrałem. Ja pierdolę. A na ile zrobiłeś, powiedz widzom? No na raz. Tylko? No tylko na raz. A, szkoda, że się nie nagrało. Teraz powinieneś powiedzieć, treningiem Mateusza tylko 150 zł za godzinę, nie? Wiesz! Kto cię nauczył takich efektów? Nie no, dostałem trening od Mateusza Szymaniaka. Ode mnie? Tak, od ciebie. To wszystko dzięki tobie. 20%. Na święta zniżka 20%, efekty 30% szybsze, korzystajcie. 3, to w ciebie, kurde, spójrzcie to. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4,
na maszynie chwały. Przygotowujemy się do kolejnego powrotu na siłownię. Widzicie, każdy musi ustanowić sobie cel w swoim życiu. Celem Piotrka jest powrót na siłownię. Każdy ma swoją drogę, którą musi przejść. Nieważne ile razy wyjdziesz. Nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy się podniesiesz. Tak. Nieważne ile razy zrobisz sobie przerwę od siłowni, ważne ile razy wrócisz. Pamiętam. Tak, i niektórzy trenerzy wam powiedzą, że poświęceniem jest odpisywanie na wiadomości. Poświęceniem jest branie 500 zł za plan, żeby później odpisywać raz na miesiąc. Nie, moi drodzy, prawdziwym poświęceniem jest droga, którą tutaj pokonuję. To jest droga na Sopot 2021, tak jest, którą przeżywamy razem. Ja i cały Team Mleko. Widzicie, niektórzy ludzie na początku robią te swoje, powiedzmy, grzeszki, czyli jedzą jakieś tam niezdrowe rzeczy, opychają się ile wiesz, a później próbują to zrekompensować wysiłkiem fizycznym. My, moi drodzy, robimy odwrotnie. Na początku popełniamy ciężki grzech, jakim jest cardio, a dopiero później staramy się go nadrobić. Musimy bardzo mocno tutaj poniewierać się, żeby później móc nabić nasze batoniki. Jadę po snickersy. Co tam mówiłeś o Coli Zero? Czy na Wigilii też będziecie Colę Zero pić? Świry, kurde, fitnessowe. Karpia to nie jest, bo jest na zwykłym oleju smażony, a nie na kokosowym. Ciekaw jestem, czy te świry wszystkie fitnessowe to na Wigilii normalnie jedzą, czy co, kurwa, liczą tego karpia. Idąc corocznym zwyczajem, chcieliśmy wam życzyć wesołych świąt, samych sukcesów na siłce. Chcecie coś dodać od siebie? Nigdy się nie poddawajcie, wracajcie na siłownię, jak żadna koszulka. Tak, nie obrażajcie ludzi na YouTubie. Nie podawajcie się jak Maro po kontuzjach. Tak, pamiętajcie, zawsze wracajcie na siłownię, możecie nawet wracać 10 razy jak zielona koszulka, zawsze wrócicie. No. I zawsze miejcie miesiąc stary. Tak. Wesołych świąt, dziki. Tym optymistycznym akcentem kończymy, wesołych świąt. Pozdro! Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire.